Przede wszystkim, no posiadam ściąg Baldur's Gate 3. Will, na pewno masz jakiś sprytny komentarz do tej sytuacji, co? Możesz podejść? Ansur is dead. Ta, spostrzegawczy. No great tempest roaring through the skies. No dragon redeemer to save us. What hope then for Baldur's Gate? Without the great worm's aid, is the city doomed to fall? You braved the worm's lair, seeking a savior. Yet it was you, all of you, who vanquished the undead abomination which Ansur became. You are more powerful than you understand. It is you who are the tempest. It is you who are the heart of the gate. Nasza... Ansur is dead. There will be no great tempest. Powtarzasz się, Will. You're right. We are the warriors who'll slay the Absolute. We are the guardians who'll defend this fair city. Dobrze mówisz. Zwycięstwo będzie nasze. Zmiażdżony Absolut, potęgą naszą przyjaźni. Yes. The brain will fall and the people will hail us as champions. I could even claim my father's own ducal title and carry his banner after this. Grand Duke Will Ravenguard, Marshal of the Flaming Fist, the city's truest defender. Are you sure being Ravenguard's son is enough to be accepted as Grand Duke? Wielki Książę? Tytuł ostatnio mi się nie kojarzy zbyt dobrze. Baron szczerze rządza władzy, może wziąć w tobie górę, jesteś bohaterem, nie politykiem. You're right. I fought to right the wrongs of the coast, to slay the monsters that hunt the helpless. What good is a champion who puts himself above the people? What good am I as a politician just out of reach? There will be no Grand Duke Will Ravenguard. I am the defender of the weak. I am the stalker of devils. I am the blade of frontiers. Yeah. Niech żyje Klinga Pogranicza. The blade of frontiers. Oh. Calm settles over you. The Elder Brain is a menace, but with the blade of frontiers at your side, you know you will triumph. Yeah. To wszystko w tym temacie? Towarzysze, tak! Jest koniec zadania Willa! Coś jeszcze masz nam do powiedzenia? So you didn't fancy sharpening up the old moniker? I'd have thought the Blade of Frontiers might be feeling a bit dull after all you've been through. An old name for certain, but a new man to bear it. The four pillars finally rise within me. Courage, insight, strategy, justice. I'm not to abide them, but to become them. A hero is not just. He is justice. He is not courageous. He is courage. Enough reflection for today. I'm of a mind to celebrate. A hearty meal would do the trick. Tak, a few hunks of fresh venison, a round of brown ale. What do you say? Brzmi bosko. Wonderful. You hunt the deer, I'll scrounge up the ale. Prepare your belly for a roast a la blade. Let's hope Gale doesn't take offense if I assume cooking duties, just the once. Jakie plany ma Klinga, kiedy mózg zostanie już pokonany? I do what I do best. Answering the calls of the needful, killing the monsters that haunt them, and showing them they won't be abandoned. Will takes a sharp breath. He's keeping something from you. Twoim planie jest coś, czego mi nie powiedziałeś. Zgadza się? Yes, there is. I will be hunting Mazora. I won't let her claim one more soul, slay one more victim. I'm going to make my way to the Hells and tear the horns right off her damned head. Możemy go przekonać, że... żeby tego nie robił. Ale... w sumie... co by było w tym złego? Mazora tyle już nam złych rzeczy zrobiła. Prawie zabiła jego ojca. Co tam jeszcze? Już nie pamiętam, co nam ona ostatnio. Jest opcja na perswazję, ale...
Ale nie chcę. My zaraz zasługuję na to, żeby się jej pozbyć. Na pewno jesteś gotowy? Kiedy uporamy się z mózgiem, Mizora odbierze ci moc. Father trained me in the sword and the bow. They'll have to sustain me. Musisz ją zniszczyć, nie zasługuje na nic lepszego. Damn right. I'll cut her to ribbons before she can so much as groan Zariel's name. Pięknie. O, coś jeszcze masz do powiedzenia? I failed. The heart of the gate is dead. We need to see my father. He should know what happened with Ansel. Taka zmiana nastroju szybka. Dobra, nie wzięliśmy chyba miecza ostatnio. Weźmy go. Nawet jeżeli wyląduje od razu w skrzynce. Drogi Ansurze, mówię ci bla. Nic więcej ciekawego. Dobra. Zajrzyjmy się jeszcze tutaj. Czy jest tutaj jeszcze coś ciekawego? Wydaje mi się, że nie. O, tu coś jeszcze jest. Hełm Baldurana. Worm's tempest and his roar hurtle through you. Ansur's essence still lives within the helm, instilling you with power for as long as you wear it. Brzmi ciekawie. Co to za hełm? Więc tak, na początku każdej tury hełm leczy 2 punkty w punkty wytrzymałości twoich obrażeń. Otrzymujesz premię plus 1 do klasy pancerza i rzutów obronnych. Podatność na ogłuszenie. Napastnicy nie zadają odnoszącej trafień krytycznych. Okej. Nie jest zły. Will ma lepszą rzecz, dają mu testy ataków. Moglibyśmy nałożyć to, bo masz w ogóle... Nie, ty nie masz biegłości, więc nie możesz. Zatrzymasz sobie ten hełm. Sepno może wziąć ten hełm Baldurana. Willowi przydałoby się kilka dodatkowych punktów KP. Ale myślę, że jego punkty życia nadrabiają. Dobra, przy okazji. Rozumiem, że to jest przejście jakieś, te? Wyjście. Więzienie w smoczej skale. Okej. Dobra. Miałem uwagę co do questu Ansura. Kompletnie nie rozumiem, jaki on ma sens. W sumie nie sam quest, tylko co tu się właściwie wydarzyło. Jaka była kolejność zdarzeń Baldurana i Ansura. I utworzenia tej całej listy, nie wiem, zagadek, czy... Czy było tak, że Balduran utworzył miasto, kiedy utworzył miasto, utworzył również te podziemia i umieścił w nich Ansurana po to, żeby ktoś mógł wezwać go w ramach potrzeby, a potem się wyniósł i potem pływał sobie po morzach i został złapany w wieży? To... Czy w drugą stronę, że Ansuran go uratował i ściągnął tutaj? Że... Nie rozumiem, jaki był sens zamykania tutaj Ansurana? Kiedy on mógł to zrobić, tą całą serię zagadek, które by to otwierały, ten? Czy kiedy Ansuran został zabity? Czy został umieszczony tutaj już, jak był zwłokami? Jeżeli tak, to jaki to miało sens? Jeżeli on tutaj żył,
to po co go tutaj właściwie umieszczać? On przecież na pewno musiał wychodzić stąd regularnie. Wyobraźcie sobie, że jesteście bohaterem, który przychodzi tutaj, wykonuje całą serię tych zagadek i potem wchodzi do pustej komnaty, bo Ansuran akurat sobie wyszedł na obiad. A jeżeli Ansuran i tak musiał regularnie wychodzić, to po co właściwie ta komnata z tymi... Nie mógł po prostu sobie żyć w mieście pod postacią jakiegoś śmiertelnika? Smoki potrafią zmienić postać bez problemu. Więc to robi dużo sensu, tak długo jak o tym nie myślisz. Szybka podróż nie jest w tym momencie dostępna. Idźmy tutaj. Zdawało mi się, że tutaj była dostępna. Nadal nie jest. Dobra. Potrzebujemy wrócić do obozu. Zrobić przerwę. Tak po walce z tym smokiem przydałoby nam się odnowić zaklęcia. I przy okazji pogadamy jeszcze z ojcem Willa. Zobaczymy, co on będzie miał nam do powiedzenia na ten temat. Książę, smok nie żyje. The Absolute's voice is gone, but I still hear its echoes. Reflections of reflections. Radna Floriku cieszy się na wieści, że nic ci nie grozi. Hells, Florik. While the Absolute commanded my mind, I condemned her to death and confined her in Worms Rock prison. She stood by me even as the Hell's fires lapped at my feet. You must free her. Zrobione. Tremendous news. She proves as loyal to you as she is to me. I couldn't bear it if she died by my command. May the Triad guide her steps. To byłoby wysoce, jak to mówić. Niezręczne. Nie miałem zamiaru się tam udawać, ale zobaczę, co da się zrobić. Please. Floric's a great friend to me and a great friend to the city. She'll make a stalwart ally for you. Okej. Nie wiem, czego to dotyczyło. Jak porwali cię kultyści Absolutu? I was returning from Elturel. My traveling party stopped at an inn, Joaquin's Rest, to lay our heads. It wasn't the heat that woke me. It was the scent. Cultists had set fire to the place. I don't remember being taken. Just the smoke burning my throat before I fell. I awoke in Moonrise Towers, inside one of those damnable pods. The rest, well, the rest goes without saying. Co robiłeś w Elturelu? A complicated one. I went to greet Elturel's High Overseer. Only for the Archdevil Zario to drag the city into the Hells. I've been touched by Avernus. Been a plaything for demons. A tale for other places. Other days. Dobra, opowiedz mu o bitwie z Ansurem. I failed, father. The worm is fallen. A terrible fate for Ansur, my son. Yet my hopes for the city's future have never been higher. I don't understand. You and your allies slayed the undead terror that was once the great Ansur. You are stronger than even the great worm. You will be the one to part the storms and lead the people through. You, not Ansur, are the savior we need. First, yeah. You will fell the Absolute. Then we will rebuild Baldur's Gate. We will take back our city together. I will name you Baldur's Gate's newest Grand Duke of the Council. You will be hailed Heart of the Gate. Grand Duke. My soul lies with the city.
But what will? I have slain monsters, faced Illithids, guarded the helpless. To be a duke, is this the destiny I've awaited? Is the nobility my calling? Uncertainty fills the air. Will has reached a fork in his path. In which direction will he travel? Ciekawe. Na tyle ciekawe, że zrobię tutaj specjalne miejsce. Zapis. Will. Już wątpię, żebym tu wracał. Ufam ci, Willu. Idź za głosem serca, gdziekolwiek prowadzi. Will? I fought to right the wrongs of the coast. To slay the men and monsters that hunt the helpless. It is in the wilds that I find my courage. Not in the halls of Upper City Estates. I am the defender of the weak. I am the stalker of devils. I am the blade of frontiers. My boy, my blood. Let it be known the blade is on the hunt. Feel his sting. No, książę na szczęście go. The blade of frontiers. The blade Spiera. Of frontiers. A calm settles over you. The elder brain is a menace. But with the blade of frontiers at your side, you know you can triumph. Yeah. Przy okazji, no, książę nadal jest niezbyt pełen zdrowia. Dajmy mu jakieś leczonko. Niekojące słowo. Zwykłe leczenie ran najwyższego poziomu. Tak lepiej. Dobra. Mizora, słyszałaś, że będziemy na ciebie polować? Że powinnaś uciekać stąd. Still the blade of frontiers, is he? Never let it be said Will isn't consistent. Tell me, little bug. Who should Will's first target be? To powinien być jego pierwszym celem. Koniecznie można powiedzieć, że ona będzie drugim. Gortash, wybraniec Baina. The terrible tyrant himself. Strike him down, bug. Let freedom's bells ring. The brain won't be too far beyond. But what about the next battle? And the next? How mighty will the stalwart blade be without warlock powers to help him? Tell me you haven't forgotten. Once the absolute is no more, so is my aid. Well, perhaps I might pay a visit once he's settled. Offer some advice. A bit of infernal altruism, if you will. Ah, the thrill of the unknown. I can't wait to see how this epic plays out. Możesz paść. Oszczędzi to Willowi zachodu szukania cię. Dobra. To chyba tyle póki co, co? Tak. Jedziemy. Gortash czeka na swój koniec. Dobra, wyśpijmy się i wracam z powrotem w Smoczej Skale. Gortash, słońce nasze, idziemy po ciebie. Strażnicy ci się popsuli. I ci żywi, i ci stalowi. Goście pouciekali. Dobra, wchodzimy na górę. Ciekawe, co nas czeka. Co tu się stało? Wygląda na to, że pomordował wszystkich lordów. Ciekawe. Dwa granaty. I
i miotacz podpalenia. Domyślam się, że powinniśmy stąd się odsunąć. Dobra. Mamy czarna rękawice kogoś. Humanoid człowiek. Mądrość, charyzma. Dodatkowy atak. Jesteś jakąś klasą wojowniczą. Dobra, zastanówmy się. Możemy was unieruchomić? 50%, tak. Macie całkiem dobrą mądrość. Lepiej byłoby wam wchodzić na zręczność. Ślepota też. Kondycję macie całkiem dużą. Siedemdziesiąt. This is my time. Dobra. Still on my feet. Forever doorless. Survival is all that matters. Skupmy się jednym po drugim. Zaczniemy od klątwy na siłę. Podbiegniesz do niego i zaczniesz go dokładnie. Palający płomień zadaje 2 do 12. Nie powinno go zabić. A drugi go już zabił. Dobra. Toksyna? Czemu by nie? No bo mogę też zrobić wyładowanie błyskawicy. 17. Liczyłem na więcej. Nie zauważyłem tego. Trzeba uważać na ściany w takim razie. Dobra. Solidny ile zmienia? 10. Dobra, ty się i tak ruszysz. Za dużo z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Dajmy ci wycisk. I dobra. Co daje? Taka istota może korzystać z gniewu Bane'a. Co daje obrażenia? Dobra. Chyba coś tu się zacięło, co?
Dobra. Pozbądź się tego gościa. O, mogę to odrzucić. Ciekawe. Dobra. Odsuń się. Dobra. Co wy macie? Też macie mądrość i charyzmę. Wszyscy macie mądrość. Szkoda. Mądrość ma całkiem fajne czary, na przykład unieruchomienie. Czarna rękawica. Myślę, że teraz na tobie się skupimy. Możemy dać ci wypalenie. Albo możemy podwójny ten użyć. To też jest całkiem niezła opcja. Ładnie. Dobra. Odejdę. Może go dobiję? Jeden HP. Pięknie. Dobra. Albo 80. Dobij go. Dobra, możesz sobie dać lekkie leczonko. Dobra. No dobra. Myślałem, że gość wejdzie na granat. Sam się na niego nadzieję. Dobra, tak samo jak wcześniej. Urok. Nieźle. Dobra, co może im zasadzić? Stara dobra kula ognia nie jest złym pomysłem. Dobra, powiedzmy, że kula ognia, trzeciopoziomowa. Dobra. Wezwanie błyskawic. Dobij? Prawie. Dobra, to ty ją dobij, mam nadzieję. No i dobra. Ładnie. Został ten gość tylko.
gdybyśmy tak wycofali, zrobili kilka kroków wstecz, to może zmusimy go do tego, żeby to on do nas podszedł. I może zaoszczędzimy również sobie jakichkolwiek dalszych obrażeń. Dokładnie. Sprint. Przegrzanie. Okej, rozumiem, że pewnie też je będziemy musieli zniszczyć, ale to za chwilę. Will. Samo co wcześniej, powtórz urok. I dokończamy gościa. Cyk. No i ładnie. Dobra. Ci baronowie nic przy sobie nie mają. Tak, jak skończymy tutaj sprawy, to pozbieram wszystkie graty, bo przydałoby nam się trochę więcej gotówki. Nie wiem, czy nam się jeszcze przyda, ale moglibyśmy mieć trochę więcej. Dobra, pytanie, gdzie teraz? Tutaj są jakieś drzwi. I tutaj są jakieś drzwi. Zbadajmy je. A wyjście na zewnątrz. Jakie ładne widoki. Dobra. Zamknięte. Myślałem, że to jest coś, do czegoś zebraliśmy po drodze, jakiś kluczyk, ale nie. Dobra. To będzie ciężkie. Użyj swojego debilskiego szczęścia. Okej. Wygląda na to, że to było wejście tylne. Gdybyśmy potrzebowali. No cóż, teraz za późno. Mogliśmy kilku pewnie strażników ocalić w ten sposób. No cóż, nie są to rzeczy, które można wiedzieć za pierwszym przejściem. Dobra, to rozumiem, że idziemy tutaj. Łapko ogłuszające. Will. Dobra. Spróbujmy obejść dookoła. Dobra. Trap. Be cautious. Będziemy musieli po kolei iść. I wonder what the next move is. All right. What now? No rest for the wicked, I see. Sharp as ever. No one stopped me yet. If not over, then through. Be wary. This place is trapped. Dobra. Ciekawe, o czym mówi. A, w tej pułapce, dobra. Dobra.
Defender of the people. Gail, czy ty coś zobaczysz? Defender of the people. Careful. Dobra. How much further can I go? Czy jakieś pułapki? Nie? Gortasz. Mało ludzi ci zostało, co? We could have been allies. Powerful ones. And yet, your actions sparked the fall of my steel watch. Whatever bargain we might have made fell with it. Oh. Hmm. To było konieczne. Niczego nie żałuję. Is that what you... The brain awakens. It's time I take matters into my own hands. No hej. Bijemy się, czy nie? Mountains. We could have shaken the plains. And you chose imperfection. I think I will hang your corpse in the wide. The Archduke's would-be assassin. The people will celebrate your fall and my part in it. Your bones will be a souvenir of what could have been. Now, roll over and die. Give up your life just as easily as you are ready to give up the stones. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Dobra, powłoka odporności. Co to ma niby oznaczać? Gortasz ma niepodatność na obrażenia od gromu i odporność na obrażenia fizyczne i od żywiołów na jedną turę. Jeszcze jedną akcję dodatkowo oraz dodatkowe punkty prędkości ruchu w liczbie 3 metrów, gdy znajduje się o odległości 6 metrów od kurtyny mocy. Podatność obrażenia od elektryczności. Podatność na obrażenia od elektryczności. Allow me to demonstrate. Oznacza, że musimy zniszczyć te kurtyny. A co z obrażeniami od mocy? Chyba nie macie nic na obrażenia od mocy. Dobra, spróbujemy zniszczyć jej nieziemskim uderzeniem w tej turze. Rzutnik granatów. Dobra, spróbujmy jeszcze ten jeden rzutnik zniszczyć. Dobra. To nie zdjęło ci powłoki odporności. Ale domyślam się, że zniknie ona w następnej kolejności. Dobra. Podejdź tutaj i dziabnij go. Ja natomiast... Możemy cię zatańczyć? Możemy cię zatańczyć. Ty się zaraz ruszysz. Nie chcę zobaczyć, co byś robił, więc zatańczmy cię. Przeklęty głupcze, jestem wybrańcem Bane'a, jestem twoją śmiercią. W takim razie tańcz! Dobra, masz mądrość całkiem niezłą, więc możliwe, że ci się uda rzut obronny na początku swojej tury, że przestaniesz tańczyć. Cyk. Dobra. Odsunę się tutaj. Battle favors the fearless. This
gość to odparł. Domyślam się, że zużył jedną akcję i potem została mu druga akcja, którą rzucił granat. Możliwe, że był... gorzej by to zrobił. Gorsze rzeczy by nam zrobił, gdyby... O, kolejny granat, świetnie. Jeżeli rzucimy go tam. Dobra. Tak, co chcę rzucić? Twoi sojusznicy zyskują maksymalną liczbę punktów wytrzymałości zapewnioną przez leczenie. Rzućmy to sobie. I teraz możemy sobie dać jakieś niezłe leczonko. Może na razie tylko zwykłe. Dobra. Rozproszmy się. A niech będziesz chciał mnie pewnie zabić, co? Dobra, Gortash. Co możemy ci zrobić? Łańcuch błyskawic, co możemy ci zrobić? Odległości 18 metrów. Dobra, parę rzeczy to ci porozwala. Tak, magiczna bateria. Łańcuch błyskawic. 25%. Gdybyśmy rzucili na ciebie magiczne osłabienie, może by to lepiej poszło, ale... Nie, dobra, użyjmy tego. Dobra. Są dwa miotacze z tyłu, dlatego nie chcę się do nich zbliżyć. Nie reaguj. Dobra. Kiedy wy rzucacie te granaty? A to jest granatnik jeden. Okej, nie zauważyłem go. Dobra. Ściągnijmy ciebie. Są jeszcze jakieś wyrzutniki, których nie widzę? Nie? Dobra. To Gortash, ty oberwiesz w głowę. Dobra, niestety póki co nic więcej nie zrobimy. Kurczę, mogłem odrzucić ten granat. Dobra, ochrona życia. Jest akcja zwykła. Użyjmy jej. I możemy jeszcze dodatkowo masowe okojące słowo jeszcze raz rzucić.
trzeciego poziomu. Czemu nie? Chociaż... Kurczę, nie mam przywołania broni? Nie mam. Mogę też dać sobie sanktuarium. To chyba dobry pomysł. Dobra. Rozkaz, zatrzymaj się. Nie, raczej to przeżyjesz. Nie wiem, co ten gość zrobił. Myśmy tak troszkę bliżej podeszli. Na tyle blisko, by mógł tamten granat odrzucić. Dobra, ognia. Mogłem może trochę lepsze użyć, większy poziom, żeby trochę więcej obrażeń zadać, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Żelazny konsul Jackbox. Żelazna konsul Jackbox. Jak to ci się podoba? Dobra. Tak. Możemy użyć kręgu śmierci. Czekaj, osłona refleksyjna. Każdy pocisk wystrzelony w tę postać zostanie odbity do źródła. To nie powinien być pocisk. 70%, dobra. Ognia. Okej, okay. Myślałem, że to zada obrażenia tylko przeciwnikom. No cóż, ważne, że przeżyliśmy. I tak nie mam żadnej akcji. Łyknę jakąś dobrą potkę. Odsunę się. Ty możesz jeszcze jego dziabnąć. Prawie. Awatar tyranii. Kajdany tyrana, obrażenia. Spróbujmy to przeciwzaklęć. Dobra. Bane, Gortash otrzymuje tymczasowe punkty wytrzymałości, zdobywa nową przerażającą moc. Dobrze było go, by go jakoś wyłączyć. Tak, 20% to się nam nie uda. Manifestacja tyranii, okej. Burza lodu. I złapmy tak dużo rzeczy, jak jesteśmy w stanie. Dobra, ognia. Tego nie przewidziałem. To nam dużo rzeczy zmarnowało. Dobra. Możemy cię może zaśmiać? 30%. Dobra, to z mentalnym osłabieniem. Dobra, wykończ jego. Teraz
Ciebie jakoś pomaszakrujemy. Dobra. Co chcemy robić? Ślepota 72%. Nieźle, użyjmy tego. A teraz jakieś dobre leczonko. Dobra. Użyj odporność może na ogień. Zobaczymy. Zaciśnięta pięść Bane'a. Dużo obrażeń na mnie. Użyjmy przeciwzaklęcia twojego. Au. A, serio? Przewróciłeś się teraz? Okej. Ale skoro jesteś przewrócony, to co możemy ci zasalić? Widmowy zabójca? Hmm. 72% aż. Ciekawe dlaczego. To powinno być na mądrość. Że aż takie bonusy masz, że aż tyle? Dobra, spróbujmy widmowego zabójcę. Niepodatność. Nie wiem, co to miałoby oznaczać, ale zmarnowało mi turę. Dobra, teraz promień światła. Leczonko. Skocz tutaj. Blood comes easy these days. Chciałoby się przyspieszenie teraz na bardziej, ale trudno. Dobra, ognie. Ślepota. Jeszcze raz spróbujmy. Dobra. Nie wiem co z tą pięścią. Domyślam się, że powinienem od niej uciekać. Zaciśnięta pięść Bane'a. Dobra, zróbmy przeciwzaklęcie jedno przynajmniej. Dzielna reprymenda, czemu nie? A ty masz niepodatność na ogień, okej. Okay. Dobra. Użyjmy płaszcz krzyżowca. Ty możesz dać przyspieszenie Willowi. Jeszcze jedno leczonko. Dobra. Urok. Nie wiem, czym ty rzucasz swoje czary. Ale damy ci na, nie wiem, na siłę urok. Dobra, ognia. Możesz mu jeszcze coś zawalić. Powalenie, czemu nie? Dobra, i rozumiem, że musisz się przemieścić.
dobra. Jesteś oślepiony. To jest nasza szansa unieruchomienia ciebie. 55% to całkiem nieźle. Rzucę. Dobra. Niewiele już zrobisz. 100. Mam na myśli, że bardzo niewiele już zrobisz. Dlaczego ja to sobie robię? Dobra, nie wiem. Pocisk wiodący wysokiego poziomu? Koniec tury i będzie koniec. Co, to tyle? Dobrze, Lordzie Gortash. Miałeś ze sobą dużo bomb. Złoto, rękawica nabijania natryskimi kamieniami. Twoje ataki bez broni zadają dodatkowo obrażenie od mocy. Otrzymujesz premię do ST przeciwko swoim czarom. Chyba się na mnie przyda. Above the hell rises a screech, gleeful and maniacal. It is the way and the truth. Absolute. Leave them alone. The screech quiets, the howl fades. Your mind is hollow, save one lone voice. Bane's chosen has fallen. His Netherstone is yours. You have done well. A, te rękawice zawierają netryjski kamień. No tak. Słyszałem krzyk Słyszałam krzyk absolutu. You heard the Elder Brain. It's regaining its autonomy. It cries not from pain, but exaltation. We must stop it before it breaks free. One Netherstone remains. Orin's. We must find her and take it from her. After that, we take control of the brain. And you should start wondering what you will do then. Zakończę jego żywot. We shall see. Dobra, skoro te rękawice są tak ważne, to ja je wezmę. Co jeszcze tutaj miałeś? Klucz Gortasha. Ciężka kusza. Plus 2. Rozświetlający strzał, olśniewający promień. Wystrzelimy gotliwy pocisk, który nakłada świetlistą kulę na cel. Oślepia cel. Odzienie autorytetu. Heroizm. Twoja postać nie może ulec przerażeniu. Jest nieożywiona inne stany wpływające na emocje. Otrzymujesz ułatwienia w testach zastraszenia i intuicji. Klasa pancerza plus 1. Niech. Otrzymujesz premię plus 1 testów od bronnych na charyzmę. Meh. Notatka od Helsik. Tak, jeśli to koniecznie, mogę was prowadzić z powrotem do Domu Nadziei za właściwą cenę, oczywiście. Choć wątpię, by byli szczęśliwi nawet, widok opuściliście ich na nie najlepszej atmosferze, ale wy wiecie najlepiej. Okej, okay, ciekawe co. Ciekawe co Gortash chciał od Rafaela. Dobra. Zróbmy jeszcze szybkie sprawdzenie, co tutaj mamy. Susowa skrzynia. Toksyna z wężowego kła. Olej zapłonu. Słabiące krwetaki. Trwają ataki przez broń zadają dodatkowe obrażenia od mocy. Mikstura odporności na elektryczność. Stojące lustro. Dolina z potokiem. Nie wiem, dlaczego miałbym to kraść.
Okej. Okay. Ciekawe, czy gdybyśmy nie zabili Rafaela, to czy to byłaby jakaś komunikacja z Rafaelem, a może z kimś innym? Dobra, zajrzyjmy jeszcze, co miał w bibliotece. Dzielne cyrografie i umowy. Przewodnik podróżnika po wybrzeżu mieczy. Jeszcze jedna skrzynia. Fajna kijanka. Buty piekielnego zmierzchu. Czar i akcje wroga nie mogą siłą cię przesunąć. Ignorujesz również efekty trudnego terenu. Po nieudanym rzucie obronnym możesz użyć reakcji, by wykonać udaną obronę. Piekielny szperacz. Reportuj się do miejsca i zadaj obrażenia od ognia w miejscu, w którym wylądujesz. Okej, to brzmi ciekawie. Jakie ty masz buty właściwie? Nie, takie bez sensu. To weź te. Brzmią ciekawiej. Dobra. Tyl. Gail, też masz słabe buty. Wezmę ci chyba te buty z krokiem przez mgłę. Ani razu w ostatnich walkach nie udało się nikogo podpalić, więc straciłem. Straciłem wiarę do żaru. Dobra. No, z grubsza tyle. Tak jak mówiłem, pochodzę, pozbieram graty, posprzedaję je, żeby trochę uciupać gotówki. I cóż, w następnym odcinku kierujemy się do Orin. Z nią może być trochę dłużej zająć. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć.